Ja nie jestem zgierzaninem z urodzenia. Od 1984 roku tutaj mieszkam, czyli 26 lat. I musiałem się tego miasta nauczyć. Uczymy też tej miłości nasze dzieci. Nasze dzieci są przesiąknięte tym pięknem. I tak jak właśnie już córka prowadzi galerię, skończyła studia, ochronę dóbr kultury, starszy syn oczywiście czynnie uczestniczy w procesach konserwacji od najmłodszych lat, z roku na rok pogłębia i rozwija swoje umiejętności w tym kierunku, więc po nim też widać, że on już tych nawyków konserwatorskich dużo nabrał i w przyszłości podejrzewamy, że też będzie odnawiał meble. Kiedy ma się do czynienia z pięknymi rzeczami od dziecka, przez jakiś czas się tego nie zauważa. To jest bardzo naturalne, że w domu są piękne meble. Nawet nie ma się świadomości, że one są piękne. Po prostu są to zwykłe meble, które się używa na co dzień, na których się siada. To są stoły, przy których się jada, szafy, w których się trzyma normalne ubrania. Obcowanie z pięknymi przedmiotami na pewno człowieka czyni lepszym. Wzbudza w nim wrażliwość na to, co nas otacza, zwraca na to uwagę i stara się oprócz tego swojego domu robić coś na zewnątrz, wychodzić do ludzi, wskazywać, że można żyć lepiej, inaczej. My absolutnie nie będziemy nigdy propagowali powrotu tylko i wyłącznie do meblarstwa z dawnych epok. To byłoby nieporozumienie. Ale myślę, że im więcej świadomości i im więcej dostrzegania piękna, jakie te stare style i stare przedmioty w sobie niosą, tym bardziej świadomie człowiek będzie właśnie wybierał przedmioty, które mają służyć budowaniu jego tego najbliższego otoczenia. Degradacja kultury mieszkaniowej polegała na dojściu do władzy nieodpowiednich ludzi, którzy uważali, że to, co było piękne i oryginalne, jest niewłaściwe, że to tylko klasa posiadająca mogła takich rzeczy używać. Jest to zawód naprawdę niezwykły, łączący się rzeczywiście z przygodą. Przedmioty zawsze w jakiś sposób oznaczają ludzi, kraje, z których pochodzą, epoki. A zatem dotykając tych materialnych śladów przeszłości, człowiek niejako przenosi się w czasie, obcuje w jakiś sposób. No, w taki sposób bezpośredni, kiedy wypadają gdzieś tam z jakiejś skrytki stare listy czy znaczki pocztowe, jakieś monety. Wtedy się chętnie czyta te urywki. Czasami są to inskrypcje zostawione na przykład przez restauratorów, chociażby z ubiegłego wieku. Takie listy z przeszłości do konserwatorów w przyszłości. Dorastając w takim otoczeniu, po jakimś czasie zaczynamy szukać tego, gdzie jest taka przyczyna, że nasze mieszkanie wygląda tak, a nie inaczej. Dochodzimy do tego, że chcemy wiedzieć coraz więcej. Ja chcę wiedzieć coraz więcej o tych meblach. Uczę się dawnego meblarstwa historycznego poprzez właśnie kontakt z tymi przedmiotami już od strony takiej naukowej, badając różne archiwa, badając ikonografię chociażby, patrząc na to, jak wnętrza wyglądały kiedyś i chcę przenosić to dawne piękno, tą dawną harmonię, harmonię dawnych wnętrz do współczesnego świata. Ten zawód i dotykanie piękna zawartego w tych przedmiotach zmienia mentalność, zmienia życie człowieka.
chciałbym powiedzieć, że porządkuje, ale tak naprawdę to powoduje, że człowiek ma głód piękna i chciałby dzielić się tym, chciałby widzieć, że inni również ten głód mają i go zaspokajają. Głównym celem fundacji w tej chwili jest przygotowywanie programów dla szkół, dla dzieci, dla młodzieży, bo to właśnie tą zmianę myślenia należy rozpocząć od podstaw, czyli od dzieci. Dzieci bardzo są poruszone tym, co się dzieje, że można przywrócić coś do pierwotnego wyglądu, wrócić do piękna tych przedmiotów. I te przedmioty są nie tylko po to, żeby stać w muzeum, żeby je oglądać i broń Boże dotykać, ale one są po to, żeby je używać. Zgierz rozwijał się w początku XIX wieku, przede wszystkim w dziesięcioleciu między 1820 a 1830 rokiem. Jest to czas, kiedy w Europie rozwijał się i panował styl Biedermeier. Przede wszystkim to, co głosimy, mianowicie, że Zgierz jest miastem Biedermeier, to również bardzo dobrze się wpisuje w tą kulturę, którą przywieźli ze sobą przybysze z Niemiec, ponieważ ten termin głównie odnosi się do krajów niemieckojęzycznych i ta stylistyka tych mebli narodziła się w Wiedniu, narodziła się może trochę w mniejszym stopniu, ale również w Berlinie. Oczywiście styl Biedermeier, albo można by było powiedzieć również styl Królestwa Kongresowego, był uprawiany w Polsce ze swoimi odmianami lokalnymi. Ta estetyka późnego klasycyzmu to ogarnęła całą Europę. To nie jest tak, że współcześnie nie mamy jakiejś ciekawej stylistyki. Są firmy potężne, międzynarodowe, które oferują bardzo ciekawe produkty i to nie jest dziwne, że ludzie właśnie chętnie je kupują w dużych sklepach meblowych, znanych sieci. Wzornictwo skandynawskie tutaj się bardzo wyróżnia. Natomiast to nie wszystko. To jest zbyt ubogie i proszę zrozumieć i wyobrazić sobie świat, który składa się tylko i wyłącznie z rzeczy współczesnych. Jest to jakiś świat jednowymiarowy i świat, który jest pozbawiony tego koniecznego spojrzenia w przeszłość. Mówiąc o Biedermeierze, rzadko kiedy mamy na myśli architekturę. Można wymienić na paru przykładach wyłącznie taką sytuację, kiedy miasto można nazwać miastem Biedermeier. A właśnie w Zgierzu taka sytuacja zachodzi, ponieważ budynki odpowiadają zupełnie temu, czym był Biedermeier. Był stylem zacisza domowego, był również stylem prostym, eleganckim, bardzo ergonomicznym. Podstawą tego stylu jest meblarstwo angielskie drugiej połowy XVIII wieku. Anglia to jest kraj bardzo pragmatyczny, a zarazem kraj elegancki i wygodny. W XVIII wieku buduje się tam meble kubiczne, których krawędzie, kontury są akcentowane listewką, rowkiem. Przechodząc właśnie tymi uliczkami, mamy wrażenie, że wszystko jest bardzo zrytmizowane, wszystko jest ułożone tak, jak powinno być. I również taka sytuacja zachodzi w meblarstwie. Tam również wszystko jest przemyślane, detale są bardzo oszczędne, ale mają swoją funkcję również. Podkreślają elementy konstrukcyjne, podkreślają również delikatny, subtelny urok i architektury, i meblarstwa. Wiadomo, że te przedmioty mają też właśnie tą wartość sentymentalną, że wiążą z przeszłością. I to jest taki wspaniały początek na to, żeby zacząć w ten sposób myśleć.
żeby to mieszkanie właśnie miało swój własny charakter, odrębny. Że nie tak jak jeszcze właśnie te 50 czy 40 lat temu, czy nawet jeszcze 30, gdzie żeśmy nie weszli do domu, tam wszystko było takie same. Segmenty, jeden typ, telewizor też taki sam, no bo tylko to można było wtedy mieć w sklepie. Teraz jest czas, kiedy mamy jedyną być może okazję w ogóle w dziejach wrócić do tego, co było kiedyś. I być może dzisiaj wydaje się to jeszcze mało realne, ale tak naprawdę jest to fantastyczny okres znowu w dziejach Zgierza, tak jak 200 lat temu. Zgierz jest miastem zaniedbanym, nie można tego ukryć, bo widzimy na co dzień nierówne chodniki, widzimy na co dzień nierówne ulice, budynki, które też po wielu przeróbkach nie wyglądają tak jak kiedyś, brakuje im właśnie tej harmonii. Znajdujemy się teraz w miejscu, gdzie niegdyś stał Kościół Ewangelicki, powstały w 1824 roku. Obecnie pozostał tylko pusty plac, bazy kolumn i tablica upamiętniająca ten kościół. Ten kościół powstał właśnie w tym okresie ważnym dla Zgierza, kiedy zaczęli przybywać tutaj biedni tkacze, a wzbogacili się właśnie w tym mieście, kiedy rozkwitał przemysł włókienniczy. Wydaje się to dość niemożliwe, jednak na przykładzie domów zgierskich tkaczy, które pozostające przez długi czas w ruinie i przede wszystkim w bardzo dużym zaniedbaniu, możemy zobaczyć, że one powracają, powraca ich blask, powraca ich świetność, przede wszystkim ich walor estetyczny został podniesiony. Tak samo jest możliwe, aby ten kościół został odbudowany, przede wszystkim z względów technicznych. Zachowały się liczne plany, stare fotografie, które przedstawiały, jak wyglądał ten obiekt. I kwestia tylko, myślę, dobrych chęci i wiary w to, że jest szansa na odbudowanie tego kościoła, a niewątpliwie jest. Miasto tkaczy, które właściwie było skazane na zagładę, odzyskuje powoli swój blask. Ten mebel, który mam tutaj obok siebie, jest dla nas symbolem tego, że również w dziedzinie meblarstwa można odbudować to, co właściwie zostało skazane na zagładę. Ta sofa jest bardzo zniszczona, żeby to stwierdzić, nie trzeba być specjalistą. I pokazujemy ją tutaj bardzo często, żeby powiedzieć, że przyjdzie taki dzień, kiedy my ją naprawimy. To jest mebel, który kupiliśmy w Zgierzu. Mebel wykonany w stylu Biedermeier. Mebel, dla którego potrzeba naprawdę wielkich specjalistów, ludzi, którzy potrafią zrobić rzeczy niemożliwe. Potrzeba wielkiego profesjonalizmu, żeby zbudować program prac dla takiego mebla, który właściwie jest destruktem. Bardzo dużego doświadczenia. I właśnie w Zgierzu są tacy ludzie, którzy nie boją się takich wyzwań.